Cześć. Rozmawiam dzisiaj z fotografką z zimnej części Polski, z Suwałk. Monika Danimowicz-Jankowska jest fotografką ślubną, rodzinną, ale też z odrobiną fotografii modowej. Opowie nam, jakie to są wycmokane zdjęcia. Będzie też trochę poważniej. Porozmawiamy sobie o tym, jak fotografia może być autoterapią, terapią dla fotografów. No i jak fotografia pomogła Monice po utracie bliskiej osoby. Porozmawiamy sobie też o błędach, jakie fotografowie popełniają w swojej drodze i dlaczego w ogóle nie warto przejmować się ani stresować tymi błędami. Dlaczego dzięki błędom jesteśmy nie tylko lepszymi fotografami, ale lepszymi ludźmi. Ta rozmowa będzie bardzo energiczna i mam nadzieję, że też Was rozbawi. Zapraszam. Czyli co, dużo lokali przejrzałaś zanim? Oczywiście. Ja w ogóle ten dosłownie parę dni przed otwarciem zaplanowanym. My to wszystko tak w biegu robiliśmy, po prostu wiesz, do nocy tutaj siedzieliśmy, żeby coś ogarnąć. Ale bo zaplanowałaś sobie otwarcie, a lokalu jeszcze nie miałaś? Nie, bo Paweł, ja miałam, wiesz, dotacje, miałam taką jakby trochę pomoc z Unii jeszcze, nie? Jakby nie od dotacji, tylko jeszcze drugie. No i generalnie, jak oni obiecali, że to wszystko będzie szybko, szybko, no to ja szybko, szybko, ten lokal, nie? A to wcale szybko, szybko nie wyszło. Patrzcie, dzień jeszcze. I ile lokali przeglądałaś, zanim trafiłaś tu? Czy to już jest wywiad? Tak. Żartujesz? Nie no. No to aj, ale to ja chcę się przygotować. Ale co ty masz się przygotować? Ile lokali? No bardzo dużo, Paweł. No ty wiesz, nie powiem ci ile, ale bardzo długo szukaliśmy. W sumie byliśmy aktywni na tam różnych stronkach, wiesz, długi czas. No i ten lokal faktycznie... Ten lokal faktycznie, to była sekunda, nie było zdjęcia, gdzieś jechaliśmy jakieś zakupy, no i mówię do męża, że może, mówię, to jest jakiś lokal biurowy, no jeżeli biurowy, mówię, to może jakiś fajny, nie? No raczej biuro, no to nie jest jakaś taka ciemna, wiesz, klitka. No i no, mówi, no to dzwoń. No zadzwoniłam. Pan mówi, że on akurat jest na miejscu, bo on też tutaj pracuje i żebyśmy przyjechali. Ja tak zaglądałam przez okno. Mówię, Boże, ja mówię, jak jasno, bierzemy to. No i rzeczywiście, wiesz, weszliśmy, poglądaliśmy. Mówię, nie miałam zbyt dużo czasu, bo już chciałam to... ja już chciałam, wiesz, po prostu aktywnie pracować, nie? Idzie sezon, gdzieś te sesje takie, wiesz, miałam... Kobiety do mnie pisały, że jak już pani otworzy to swoje studio, to ja już się zapisuję, bo już mam brzuszek i chciałam zrobić sobie już tę sesję brzuszkową. No to, wiesz, byłam tak nastawiona na to, że to już chcę robić, że nie było czasu się zastanawiać. Remontujemy, kupujemy to, co potrzebne, na początek jakiś tam, wiesz, sprzęt, żeby po prostu zacząć, a teraz w miarę możliwości sukcesywnie będę to poszerzać. Czyli co, nawet nie widziałaś tego w jakiejś ofercie w internecie, tylko zobaczyłaś baner? Nie, to było tak, że wiesz, gdzieś tam w ofercie, ale nie było żadnych zdjęć. No po prostu przyjechaliśmy zobaczyć. Bo tutaj była taka, tam gdzie ja mam baner, była taka oferta, wiesz, wynajmę, numer i tyle, nie? I to wszystko. Nawet nie wiedziałaś ani cena, ani nic? Nic. Okej, okay. Czyli tak trochę na ślepo. Na ślepo. Czasem tak dobrze. No tak, no tak. Wiesz, takie zastanawianie się, ja wychodzę z założenia, że to czasem gorzej wychodzi, niżeli... Mhm. Ale co, nie bałaś się, że no jednak to są koszty utrzymania, no nie? Są koszty, wiesz... Powiem ci tak, jeżeli w życiu będziemy się tak wszystkiego bać, to do niczego nie będziemy, do niczego nie osiągniemy. I poza tym, ja widziałam jak w zeszłym roku, to co ci mówiłam, jak się spotkaliśmy, że ludzie do mnie pisali o te sesje świąteczne, a mnie to tak blokowało to miejsce, nie? Albo że na przykład, o, mówisz, że fajne są te zdjęcia, ja też chciałam robić jakieś modowe w studio, albo kobiety właśnie z tymi brzuszkami. Muszę się liczyć z tymi kosztami rzeczywiście, no bo tego się nie przeskoczy, ale też chcę spróbować, chociaż ten pierwszy rok swojej działalności, tak zobaczcie, jak mi to pójdzie, czy to się w ogóle przyjmie i czy w ogóle to jest moja bajka, bo to, ja nie wiem tego.
Nie wiem tego, czy to jest to, co ja chcę robić, nie? Ale ja uważam, że warto próbować, tak jak ze wszystkim, nie? Ale przeliczałaś sobie te koszty w stosunku do zarobków, czy idziesz na żywioł i... Nie, no oczywiście, że przeliczałam. Aż taka żywiołowa nie jestem. No muszę się mocno zmobilizować. Wiesz, rzeczywiście Suwałki nie są może dużym miastem, tak każdemu się wydaje, że o, to na pewno jest troszeczkę taniej. Nie jest super taniej w porównaniu, tak jak widzisz, opowiadasz gdzieś tam w Białymstoku, czy rozmawiam z kimś innym. No rzeczywiście jest taniej, ale to nie są grosze. No i poza tym życiem osobistym, tymi przyjemnościami, których gdzieś tam każdy człowiek potrzebuje, tak? Ale no, muszę liczyć się z tym, że no niestety poza tym, co zarobię, a może wcale to będzie zero, nie? No, powiem ci tak, jak rozmawiałam z osobami, nie z branży, tylko po prostu z ludźmi, którzy x lat temu zaczynali, no to każdy mi mówi, wyjdź na zero, to już będzie super. No i ty wiesz, takie mam podejście. A co jeżeli wiesz, coś zostanie ekstra, nie? Bo pracujesz gdzieś jeszcze, czy to jest twoje główne źródło? To jest moje źródło. W tym roku to jest moje źródło. W tym roku? A rok temu gdzieś pracowałaś na etacie? Ja na etacie, tak. Nie wiem, czy wiesz, czy to w tym roku będzie jedyne źródło. Na razie mam klientów zapisanych, nie? Jakby wiesz, wiem, że co miesiąc jakaś tam suma będzie wpływała, nie? Sezon zapowiada się fajnie, śluby są i też zapisy na przyszły rok są, ale chcę być... Ja jestem, ostatnio mówiłam do koleżanki, zawsze byłam taką optymistką, wiesz, widziałam... Jak miałam właśnie pracę na etacie, takie stabilne źródło utrzymania, to myślałam sobie, kurczę, super, no mam jakiś tam przypływ stałej gotówki, a do tego sobie zarabiam, tak? W tym roku postawiam inaczej, chcę zobaczyć, co ja tutaj zarobię, a jeżeli to nie będzie spełniało moich oczekiwań i wiesz, będę czuła się jakoś, że no, chciałabym czegoś więcej, nie? Albo też spróbować jakiejś innej pracy, to ja się przed niczym nie hamuję. Nie, jeżeli będzie taka potrzeba, synek jest opisany do żłobka. No tak, no bo on już jest taki samodzielny, znaczy samodzielny. No, już do żłobka jak najbardziej. Tak, do żłobka, tak? No, tak? No, jest zapisany. Będziemy, wiesz, no... Wcześniej jak sobie radziłaś, godziłaś tą, wiesz... Mam super teściową i super siostry. No i wiesz, i mój mąż ma akurat elastyczną pracę. No i dzięki temu, wiesz, tak godzimy, nie? Teraz, dzisiaj też mam sesję jeszcze po południu, późniejszym popołudniem. No to zostanie z tatą. Weekendy, na przykład czerwcowe, te, które już mam, bo mamy i jakby śluby, wiesz, jako praca i też na dwóch ślubach idziemy jako goście. No to już teściowa zadeklarowała się, że ona pomoże mi, bo ona akurat na szczęście pracuje w fajnych godzinach, że ona mi pomoże, nie? Ja bez ludzi, no to powiem ci szczerze, na ten moment, bez takiej pomocy, no to byłoby bardzo ciężko. Czyli jednak wsparcie bliskich masz cały czas, że możesz sobie tak, pozwolić na znajomych, a nie musisz wynajmować sobie kogoś do opieki. Tak, to jest to bardzo cenne. I zawsze będę to powtarzać, to jest super cenne. A nie bałaś się trochę, no bo jednak Suwałki nie są jakimś takim turbo małym miastem, nie? Jest tutaj trochę konkurencji, trochę tutaj fotografów jest. Jest. I nie myślałaś, że będziesz kolejnym z? Czy masz jakąś taką ofertę, która jest totalnie jakaś taka inna, że wiesz, się wyróżnia? Cóż, powiem ci, że samo to otwarcie pracowni i wiadomości, które otrzymałam po ogłoszeniu się, to mnie zalało po prostu. W pewnym momencie z całym szacunkiem do wszystkich ludzi nie byłam w stanie odpisywać na wiadomości, przysięgam. I to mnie zszokowało. Właśnie bardzo dużo ludzi na sesje rodzinne się zapisało. O śluby także, ale głównie wiesz, ta przestrzeń tutaj, no nie? Ta pracownia. Jako, że mówisz, że no oczywiście jest taka obawa. Jest obawa, wiesz. Chociaż powiem ci szczerze, że ja, gdy szukaliśmy fotografa na nasz ślub, nie znalazłam tutaj tego, co by mi pasowało. Są ludzie pełni pasji, oczywiście, zgodzę się z tym. Są ludzie młodzi, są ludzie już długo na rynku i do wszystkich mam wielki szacunek, bo wiem, jak to jest ciężka praca, nie? I właśnie takie wbicie się teraz na rynek, to nie jest nic prostego. Ale wydaje mi się, że mam troszeczkę taki inny styl fotografowania. Mi każdy, wiesz, wszyscy ludzie, których poznałam, zupełnie obcy. I gdy ktoś pisze mi teraz komentarz, że super, polecam Monikę, że ta sesja była taka na luzie, no to już to dla mnie bardzo dużo robi, nie? A wiem, że ja sama potrzebowałam takiej swobody i gdy poznawałam naszego fotografa ślubnego,
przez maile, bo on przyjechał do nas z Poznania i myślę sobie, kurczę, fajny facet, wydaje mi się, że fajny facet, nie? I jak się poznaliśmy, ja przyjechałam, pamiętam, po makijażu, po fryzjerze i on mówi do mnie, a co, i jak ci się podoba? Spodziewałaś się kogoś innego? A ja mówię, że nie, już mówię, że już mi się podoba ta rozmowa. Więc ja lubię taki luz i nie lubię tego skrępowania, nie lubię skrępowania, które, wiesz, ktoś mi też wyznacza, nie? Dlatego też staram się od siebie dawać takie totalnie, czujcie się swobodnie, nie? U mnie jest taka zasada na sesji. Spotykam się z parą, której zupełnie nie znam, mówię na przykład o plenerowej, nie? Nie mówię tu jeszcze o ślubie, ale często jest tak, że wiesz, no, w ofercie jest, że mogą sobie wykupić dodatkowo narzeczeńską, no i dajmy na to, robią to i poznajemy się. I jestem tak elastyczna, że staram się, żeby te nasze spotkanie było coś od nich i coś ode mnie. To nie jest tak, że ja im zarzucam mój styl i wiesz, pracujemy na moich zasadach, tylko to, co się wam podoba. I rzeczywiście było tak, że wiesz, oni dawali swoje pomysły, jakieś tam mieli w głowie takie pozowane, no bo ja to rozumiem, to jest super i absolutnie nie ten. A ja z kolei idziemy na spacer, jakiś tam, wiesz, obrót, coś tam szepnij do słówka zabawnego i to są te momenty, kiedy ja wybijam, wiesz, te emocje, nie? Ale rzeczywiście miałam tak, że jakaś moja propozycja, jak ktoś powiedział, że pani Moniko, możemy jakoś inaczej to ugrać? Nie? No bo nie czują tego. Nie ma problemu. No tak. A głównie szukasz klientów w social mediach? Czy reklamujesz się też gdzieś tutaj lokalnie? Czy wiesz, sami przychodzą, polecenia? Polecenia. Gdzie jest tego najwięcej? Polecenia. I w ogóle jest śmieszne to, że większość ślubów, które mam w tym roku i na przyszły rok, to jest w ogóle od mojej pierwszej pary ślubnej, wiesz, naprawdę, od Oli i Konrada. Ola jest kosmetyczką, a Konrad ma swoją firmę i gdzieś tam to tak poszło wśród jej znajomych i sporo osób przyszło od nich. Dlatego jak robiłam otwarcie, nie wyobrażałam sobie tego otwarcia bez nich. Naprawdę. No. Jasne, czyli no kosmetyczka to pewnie też wiesz, z tam wieloma kobietami. Tak. No i później wiesz, znajomi tych znajomych, dzisiaj też ktoś tam napisał, od znajomych dostałam. No to idzie tak, sam wiesz jak idzie. No tak, ale najczęściej gdzie piszą? Facebook, Instagram czy jakieś inne, czy po prostu bardzo numer? Dużo osób pisze przez stronę internetową, a powiem ci, że byłam zdziwiona, bo tam mam formularz kontaktowy i wiesz, mam połączenie z mailem. I cały czas, powiem ci, że chyba najwięcej tam pisze. Na Messengerze także, ale jeżeli chodzi o ślubne zdjęcia, to wygrywa strona internetowa, co mnie dosyć zdziwiło, bo w dzisiejszych czasach to takie dziwne trochę, nie? A powiem ci, że tam przez ten formularz, no. Okej, okay. A stronę robiłaś sama, czy ktoś ci... Nie. Ktoś ci projektował? I miałaś swoją wizję, czy totalnie się... Nie, totalnie wszystko zbudowałam sama. Inspirowałam się, wiesz, różnymi blogami, różnymi stronami, gdzieś tam sobie się wspierałam tym, ale ostatecznie taki całą tę koncepcję to stworzyliśmy sami. No pewnie dzisiaj zrobiłam to trochę inaczej, ale pamiętam ile pracy w to włożyliśmy i wiesz, na razie nie, na razie jest okej, tak jak jest, nie? Jestem sama, czegoś też próbuję, nie wiem, czegoś to piszę do tego mojego... Programisty. A z social mediów czego najczęściej używasz do pokazywania zdjęć? Instagram i Facebook ten biznesowy. Chociaż ja bardzo dużo też pokazuję na prywacie, bo no nie ukrywajmy, tam więcej followersów i to z tego przechodzą do tych biznesowych. No ale no, to raczej wiesz, jak całą tę swoją później pracę, no to wrzucam, dajmy na to, na przykład mówimy o siatce na Instagramie, no to na Instagramie, ale promuję to też na swoim prywatnym koncie, nie? Ja nie, wiesz, to jest, tak jak właśnie mówię, to jest moja tymczasowo jedyna praca i no jest to moje też część mojego życia, nie? Więc to co się dzieje na co dzień, no to też jest ta praca, więc... No mówiłaś, że masz bardzo dużo kontaktu przez stronę internetową, no nie? To ze stroną też tam wrzucasz często, czy raz po prostu na jakiś czas? Nie, no raz na jakiś czas i z tego miejsca obiecuję poprawę. Będę wrzucać więcej. Będziesz wrzucać więcej. Przyjmij piątkę, że tak będzie. Będzie. Przygotowujesz materiał sobie i po prostu rzucasz potem tak, bombę tak, na... Tak. Na przykład zdarza się, że wrzucam wiesz, w ciągu 2 dni 3 posty. No bo akurat mam czas, nie? Jestem gdzieś sama w domu. O, natchnienie, jakaś tam myśl leci, czy post na bloga, czy na stronę. Błędem jest u mnie to i też obiecuję poprawę, że będę to więcej udostępniać.
No widzisz, ktoś jednak zagląda, nie? Ale wiem, że właśnie kurczę, to jest taka zła mentalność człowieka, że człowiek nie myśli o tym, że o, wrzuciłem, trzeba to gdzieś tam dalej, nie? No ja jestem taka, że wrzucę, o, wrzucone, jest. Pójdzie samo. Pójdzie samo, niech leci w świat. Okej. W studiu u siebie powiedziałeś, że masz taki podstawowy sprzęt, to co na razie takie najbardziej ci było potrzebne. A wiesz już, czego ci brakuje? Gdzie masz jakie braki? Czy jednak to jest takie, że masz ten podstawowy i to ci starcza i w ogóle nie... Bo przeważnie kobiety fotografki to są mało, że tak powiem, sprzętowe i mają jakiś swój ulubiony... Otóż to. Ulubiony zestaw i na tym pracują. Czy jednak masz coś takiego, że aj, tu bym sobie gdzieś tam spróbowała z czymś tam? Tak jak wspomniałam wcześniej, ja skorzystałam z dotacji i żeby nie te dotacje, no to pewnie by nas dzisiaj tutaj nie było. Na pewno byłoby nas studio, nie? To by wyglądało tak, jak wyglądało do tej pory. Ale z racji tego, że udało mi się skorzystać z tych dotacji, no uzupełniłam jakby swój sprzęt do fotografowania, aparaty i obiektywy. Na ten moment zainwestowałam, w ogóle zmieniłam z Nikona na Canona. No i to uzupełniłam jakby, wiesz, ten sprzęt, a tutaj do pracowni, no to wiesz, no czysto takie techniczne rzeczy. Na pewno chciałabym zamówić profesjonalną lampę, statywy, no żeby nic mi tutaj nie zjeżdżało, dokupić jakieś tam tło, na te tło mam też jakiś pomysł, żeby wiesz, właśnie je pomalować. No i cóż, powiem ci, że z takich rzeczy, no na pewno jeżeli chodzi o te sesje świąteczne, no to też trzeba będzie uzupełnić te rzeczy, nie? Ja jestem w ogóle taką osobą, która wiesz, wykorzystuje to, co już ma, nie? Na przykład tam leżą suszone kwiaty, dzisiaj przychodzi pani na sesję kobiecą i na pewno wykorzystamy te suszone kwiaty, nie? Czy żywe kwiaty, po prostu to, co daje nam natura, nie? Ja uwielbiam zdjęcia takie bardzo naturalne i stąd też to prześcieradło, które też pewnie dzisiaj wykorzystamy, nie? Nie jestem fanką takich, wiesz, typowo wycmokanych zdjęć, wiesz, takich, że więcej tam Photoshopa, aniżeli mojej pracy i mojej wizji, więc mówię, stawiam na taką naturalność, aczkolwiek jest, no, dużo rzeczy tu trzeba, nie? Jeżeli to wszystko będzie zależało od tego, jak to dalej pójdzie, jeżeli ten klient naprawdę tutaj będzie, no to adekwatnie do tego, w szacunku do klienta i do mojej pracy i do pieniędzy, będę inwestowała dalej w sprzęt studyjny. Jeżeli to się nie przyjmie, no to już wiadomo, że wtedy w sprzęt taki do fotografowania, już te śluby, plenery, nie, chrzty, no to już skupię się na tym. Bo tutaj w studiu jesteś tylko na samą sesję, nie siedzisz tutaj, jakby nie obrabiasz. Nie. To znaczy, wiesz, no jak widzisz, jestem gotowa do obróbki, ale życie prywatne wszystko zweryfikowało. I to nie wygląda tak, jak sobie, wiesz, założyłam głównie, że przyjadę tutaj, będę obrabiać, bo część pracy po prostu jestem w domu. Czyli jednak praca w domu niestety nadal wygodniejsza. Jest wygodniejsza i powiem ci, że pewnie, znaczy tak, głównym zauważeniem tak też u mnie było takim, że właśnie dużo czasu będę tutaj spędzała na obróbce, nie? Na razie powiem ci, że właśnie tak jak ty mówisz, ta praca z domu jest wygodna, ale podejrzewam, że do czasu, no bo jeżeli przyjdzie sezon, ja potrzebuję wyciszenia. To jest, no, sam wiesz jak jest, człowiek jak tu pralka, tam suszarka, tu myślisz co na obiad, to zupełnie nie na tym rzecz polega, nie? I chcę się skupić na pracy, dlatego stanowisko tu do obróbki jest tutaj w studio, no i nie zamierzam go na razie przenosić, bo chcę zobaczyć, chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądało, nie? Że dziecko czy zostaje z kimś, czy idzie do żłobka, ja idę po prostu do pracy. I to było moje założenie. Zobaczymy. Myślę, że się uda. I będziesz sobie po prostu odhaczała 8 godzin w pracy, tak, a potem do domu tak, i tak. Już w domu, nie? Chcę znowu się po prostu, wiesz, zdyscyplinować do normalnej pracy, nie? Ja tego bardzo potrzebuję. Więcej robić zdjęć, a mniej obrabiać. O tak. To jest marzenie chyba każdego fotografa, co? O tak, ale to nie jest takie proste. A oddałabyś, bo niektórzy tak mają, że na przykład dają swoje zdjęcie dla retuszera, wysyłają. Nie, wszystko sama. Nie, wszystko sama, wiesz, ja lubię się uczyć i nie, ja próbuję zawsze czegoś sama, nie? Pamiętam, jak się uczyliśmy razem w szkole, to moja obróbka w Photoshopie i w Lightroomie to było bliżej dna. Nie, dostałam czwórkę jako jedna z nielicznych, ale się z tym absolutnie liczyłam, nie? I od tamtej pory, od tej czwórki powiedziałam sobie, że nie.
będę z YouTube'em pracować, wiesz, jakieś tam grupy na Facebooku, będę podglądać, co ludzie robią. I no i tak się mobilizuję, no nie ma bata. Nie oddamy chyba komuś swoich zdjęć, wiesz? To jest, nie widzę w tym siebie po prostu. Czyli co, jesteś bardziej samoukiem niż szkolenia, tak, ja warsztaty? Jestem, ja jestem samoukiem. A byłaś na jakichś warsztatach, szkoleniach? Nie. Czyli oprócz tej szkoły? Oprócz tej szkoły w Białymstoku nic nie było? Nie, ja po prostu dłubię na blogach, właśnie w YouTubie. Wiesz, na, jak widzę, jak ktoś się, teraz no, modne też jest na TikToku, ta obróbka, no i szukam tego. Ja nie byłam nigdy. Powiem ci, że miałam gdzieś taką, może nie, że nie chciałam, tylko po prostu mówię, życie czasem weryfikuje to, jak to wygląda. Teraz byłam w ciąży, później dzidziuś, więc ten czas był bardzo ukrócony. Bardziej marzą mi się, szczerze powiem, takie warsztaty dla ducha, niżeli teraz dla, że wiesz, tylko dla pracy. Chciałabym tam, żeby właśnie to były takie warsztaty, na przykład fotograficzno, jakieś tam inspirujące, coś takiego, nie? Czegoś takiego bym potrzebowała bardziej, że nie tylko praca, ale też coś, wiesz, dla siebie, dla swojego ducha, nie? Żeby mieć taką równowagę, bo no, życie jest za krótkie, żeby wiesz, skupić się tylko na pracy albo właśnie odpuścić sobie tę pracę. Dla mnie praca to jest pasja, pasja to jest praca. A jak robisz sesję taką, wiesz, plenerową, załóżmy, że to jest sesja taka rodzinna, nie? Masz tam 2 plus 2 zestaw. Ile ci zajmuje taka sesja czasowo? Oj, zależy, wiesz, bo w ubiegłym roku miałam taką sesję z przemiłymi rodzicami. Dzieci również były przemiłe, tylko już były w takim starszym wieku, nie? No ta sesja trwała mega długo. Wiesz, czasami to jest godzina i jest super. Czasami schodzi do 2 godzin, no bo na przykład właśnie w tamtym przypadku było tak, że te dzieci, no już to były no starsze dzieci, one miały tam chyba 13 i 15 lat, coś takiego, no i one totalnie nie chciały współpracować, a ja nie wypuszczę moich klientów bez zdjęć, jeżeli ja powiem, że okej, mamy to, nie? No i długo się dłubaliśmy. No mam kontekst z tą dziewczyną, ona mówi, że ma te zdjęcia powieszone na ścianie, ale... A długo to ile to? Bo ja zawsze miałam przekonanie, że godzinka, dwie, to jest standard, wszyscy tak robią, ale im więcej rozmawiam, tym okazuje się, że jest całkiem inaczej. Bo niektórzy mówią, że fajne zdjęcia na sesji wychodzą dopiero po 3 godzinie. To jest interesujące. Nie praktykowałam aż tak tego. U mnie 2 godziny to już jest takie... Widzę, że są ludzie troszeczkę zmęczeni. Zależy oczywiście, o której sesji mówimy, nie? No plener to jest oczywiście wydłużony czas, no bo jeździmy tu i tu. Jest Suwalski Park Krajobrazowy, jest bardzo bogaty w widoki. No i czasami, jak ktoś chce, no to objeździmy i pół tego parku, wiesz, w różne zakątki. Wiadomo, o co chodzi. No tak, ale wiesz, wtedy też czas na dojazdy, no nie? Tak, chodzi tak. O same fotografowanie. A same fotografowanie? Nie, u mnie, wiesz co, ja uważam, że do 2 godzin to już jest... Ja jestem już wyczerpana, jakby wiesz, moje pomysły i to, co chciałam zrealizować, ale widzę, że ludziom to już jest wystarczająco, nie? Ja też nie lubię ludzi męczyć, bo tak jak rozmawialiśmy niedawno, nie każdy lubi być na tych zdjęciach i na przykład rodzicom to pasuje, dzieciom nie pasuje, czy odwrotnie, nie? Coś tam chciał zdjęcie na dzień mamy, no ta mama niekoniecznie lubi. Ja też nie męczę ludzi. Nie męczę absolutnie, bo uważam, że to wyjdzie 1000 razy gorzej dla kolejnego mojego ujęcia, które ja chciałam spełnić, a ta para, czy ktoś tam nie będzie się dobrze czuł. No i po prostu kończymy. No a ta długa sesja to ile trwała? Najdłuższa? No. Moja najdłuższa to chyba z Wiesławskimi trwała. Kiedyś robiłam sesję dziecięcą, to znaczy próbowałam robić newborn. Oczywiście po pierwszej sesji powiedziałam, że no nie, to nie jest dla mnie absolutne, no. Będę fotografowała Coca-Colę. Bo jednak jeżeli ktoś te produkty, proszę bardzo, ale te dzieci, no to tam spędziłam, ale to na szczęście było u znajomych, pojechałam ze sprzętem do nich. No to zanim w ogóle ululaliśmy tego babaska, to trochę minęło. Później zanim go zawinęliśmy, to kokon. Może, tak, to może z 2 godziny minęły. To było ich pierwsze dziecko, więc to też, wiesz, dla wszystkich była nowość. Kolejna godzina to było w ogóle sfotografowanie jakieś, no i jeszcze później robiliśmy zdjęcia, już to, no to może z 4 godziny nam zajęło łącznie. A obróbka, no to już była totalna katastrofa, bo nie spodziewałam się,
te plamki po urodzeniu dziecka, tak trzeba wyklikać. Ja po prostu klikam, klik, klik, klik i myślę sobie, o nie, nie, ta droga, to nie dla mnie. Ja może złącznie, wiesz, z kilkanaście godzin całości poświęciłam, nie? No, ale już to szybko zweryfikowałam, że to nie jest moje. Czyli noworodków już nie robisz? Nie, noworodków nie. Ale nie, przez nie to planuję. Klikanie czerwonych plamek? Znaczy tak, wiesz, cały ten proces, znaczy powiem Ci tak, ja nigdy tego nie czułam, pojechałam, żeby to sprawdzić. Mam teraz taki pomysł, w sumie mogę o nim powiedzieć, bo to i tak zaraz będę to promowała. W najbliższych 2 tygodniach mam umówione sesje takie rodzinne, mobilne w domach i w studio też. Ale też chcę właśnie jako taki mobilny fotograf, wiesz, niektórzy ludzie, bynajmniej ja też tak miałam, jak urodziłam, że nie chciałam właśnie takiej sesji typowo takiej babykowej, tylko zależało mi na takiej rodzinnej, intymnej, u kogoś w domu, wiesz. I tak samo miałam u siebie, że zrobiliśmy jakby u siebie w domu, wiesz, sami, bez tego takiego właśnie wycinania tych plamek. A wiem, że ludzie, no, nie wszyscy lubią. Zresztą to jest malutkie dziecko, wiesz, nie każdy chce z nim gdzieś tam ruszać na te sesje i tak dalej, wiesz, o co chodzi. No i stwierdziłam, że fajnym pomysłem będzie jako taki mobilny fotograf jechać do kogoś do domu, w ich spokoju, w ich domu, zrobić taką im sesję, wiesz, tuż po porodzie, nie? Ale że oni są tam sami, nie muszą jakby się krępować, są u siebie. Więc to będzie taka skierowana oferta, tylko na razie teraz już mam zaplanowane na przyszłe 2 tygodnie, więc pewnie efekty będą niebawem. Nie, podcast będzie później akurat, także... Także czekajcie. Także czekajcie. Czyli noworodkowe nie, a no bo jak byliśmy raz w szkole, no to nas tam troszeczkę męczyli z dość różną fotografią. I nie każdemu się podobały wszystkie rodzaje fotografii. A czy ty masz tak, że fotografujesz coś innego niż to, co pokazujesz w internecie? Coś takiego dla siebie, czym się nie promujesz i na czym nie zarabiasz? Pamiętasz moje prace ze szkoły? Ja miałam takie też czasem kontrowersyjne, gdzie ktoś komentował, Boże dziewczyny, co wy macie w głowach? Ja bardzo lubię artystyczne zdjęcia, bardzo. Faktycznie dawno nie robiłam jakby sama sobie takiego portretu, czy wiesz, że pojechałam w plener sama ze sobą, ale rzeczywiście nie publikuję tego. Choć nie mówię, że nigdy nie pokażę, nie? Nie ma tak. Po prostu może muszę jakby troszeczkę do tego dojść gdzieś tam sama ze sobą. Mam takie foldery na komputerze, których nie widział nikt, tak? No i wiesz, dla mnie fotografia artystyczna jest no, bardzo głęboka i ja lubię, wiesz, jakby poznawać, dowiadywać się, czytać jakby to zdjęcie, nie? Dlatego, że u nas w szkole właśnie, tego się tam nauczyłam, bo poza tym, że gdzieś to się widziało, to się tego nie rozumiało, nie? I ja uwielbiam właśnie, jak ktoś tworzy... te zdjęcia i wiesz, i się zastanawiać, co ten ktoś miał na myśli, nie? Co chciał przekazać. Kiedyś pamiętam, właśnie zrobiłam takie zdjęcie, taki portret plecami mojej siostrze, to było na zaliczenie. I wiesz, sama do końca nie wiedziałam, bardzo podobało mi się ten kadr, bardzo podobało mi się to, co stworzyłam. Ta plastyka, którą tam stworzyłam, nie do końca kontrolowane, nie? I w sumie byłam ciekawa, co nasz nauczyciel na to powie. I on powiedział, że właśnie tam widać to zamknięcie tej osoby w sobie, że to było po prostu jakby, że chcesz się zamknąć tu i teraz, być tylko sam ze sobą, nie? I w sumie ten czas taki tworzenia tego, co przeżywam, to było to, co pokazałam na tym zdjęciu. To było takie ciekawe doświadczenie, nie? Że ktoś wyczytał z tego zdjęcia to, co faktycznie gdzieś tam miałam w sobie, ale niekoniecznie stworzyłam to umyślnie. To wyszło po prostu jakby z głębi. Czy to taka trochę terapia? No wiesz, każdy z nas potrzebuje terapii, umówmy się. A fotografia jest świetną formą terapii. Nawet powiem Ci, że uwielbiam wakacje jechać po prostu sama o świcie. Zanim zacznę dzień, jechać na zdjęcie, nie? Sama, czy po prostu wziąć jakąś modelkę i coś stworzyć dla siebie. A masz pomysły te w głowie, które chcesz zrobić, jak sobie jedziesz sama? Czy jedziesz na to miejsce i dopiero tam tą energię wtedy skupiasz się na tym i dopiero tam coś tworzysz? Czy już jadąc w to miejsce, masz na przykład wybrane swoje miejsce,
jedziesz z konkretnym jakby planem, bo wiesz, co chcesz zrobić? Fajne pytanie. Wiesz, powiem ci, że różnie. Różnie. Pamiętam takie plenery, które tworzyły się po prostu na miejscu, nie? To, jaka była aura, to było nad jeziorem, pamiętam. Robiłam portret, mgła i to, co tam zastałam, miałam wiesz, ze sobą jakąś tam, pamiętam taką jakąś chustę taką białą i po prostu tylko jakby ta chusta była głównym motywem. I to był to, co zastałam tam. Ale generalnie chyba jestem jednak osobą, która wie, czego szuka i jeżeli przyjadę na to miejsce zda egzamin i będzie pasowało, no to tworzę, co już miałam w głowie, nie? Ja mam bardzo dużo kadrów takich, wiesz, które chciałabym zrealizować, ale nie na modelce, tylko sama na sobie, nie? Więc myślę, że to po prostu to jest kwestia tego, że trzeba sobie powiedzieć, ok, jutro o blady świt wyjeżdżam, tworzę to, co chciałam, nie? I jakby realizuję ten kadr, który miałam w głowie. A jeżeli coś mnie zaskoczy fajnego w tym miejscu, czemu nie? Się nie opieram. Absolutnie. Ale bardziej fotografujesz siebie, żeby coś przekazać, coś powiedzieć? Czy idziesz za emocją z tego miejsca po prostu? Nie, wiesz, wydaje mi się, że to pierwsze. Absolutnie. Był taki czas w moim życiu, wiesz, kiedy opuściła mnie bardzo bliska osoba i to był wielki taki, może nie rozkwit, bo to ciężko mówić o rozkwicie, ale to był taki czas, kiedy potrzebowałam po prostu stworzyć wiele, wiele fotografii sobie, żeby te emocje z siebie wyrzucić. I mam to ze sobą. Wiesz, to co już widziałeś, nie? Bo to był mój dyplom, właśnie poświęcony mojej mamie, który przepełnił mnie, to była dla mnie totalna jakaś wędrówka, wiesz, po czymś, czego nie znałam, bo wielu miejsc nie znałam, wspomagałam się rodziną, wiesz, żeby poznać jakby tę wędrówkę mamy, ale to dało mi bardzo duże ukojenie i poukładanie tego, co przeżyłam. To jest między innymi dom rodzinny mojej mamy. I wiesz, właśnie gdyby nie nasz nauczyciel, pan Grzegorz, no nie doszłoby do tego, bo on mi pomógł jakby głęboko to przeżyć. Nie tylko stworzyć fotografię, nie? Ale też głęboko to przeżyć. I to mi, to tak jak to mówisz, to była forma terapii. I w tamtym czasie robiłam też wiele takich zdjęć sobie, wiele portretów stworzyłam, które oglądają dzisiaj, wydają mi się takie bardzo mroczne. I tak sobie się zastanawiam, wiesz, co wtedy czułam, nie? Tworząc te fotografie, no, ale to był ten stan, który chciałam z siebie wyrzucić. Teraz masz inne emocje, jak oglądasz te zdjęcia? Tak, tak, tak. Teraz po prostu mam, wiesz, patrząc na te zdjęcia, jestem taka dumna. Dumna, że wiesz, że stworzyłam taki dyplom, że ktoś mi powiedział, kurczę, fajne to jest. I zdjęcia tego dyplomu też tutaj zawisną w pracowni, bo one, wiesz, na razie są schowane. I w sumie to nie miałam gdzie za bardzo, chociaż też zostawiłam dwa zdjęcia w domu rodzinnym, jedno dałam bratu, ale są taką, wiesz, fajną pamiątką i fajnym przeżyciem. Ja teraz zupełnie inaczej na to patrzę. No, też minęło parę lat, więc wiesz, to już też gdzieś tam człowiek sobie wszystko układa w głowie i w sercu. Myślisz, że powtórzysz jeszcze coś takiego? Albo że będziesz jeszcze... Znaczy, no nie chcę jakoś powiedzieć tak, grzebać w temacie, ale że czy będziesz się jeszcze rozumiem, raz... Rozumiem, co masz na myśli. Powiem ci tak, że miałam taki plan, wiesz? Miałam taki plan, pewnie jak wielu z nas po dyplomie czuło się tak, kurczę, mogłam coś tam więcej, nie? Taki niedosyt tematu. Tak, taki niedosyt. I że mogłam jeszcze właśnie, tak jak mówisz, troszeczkę pogrzebać. Ale chyba nie. Chyba to już tak zamknę. Chciałam stworzyć jeszcze coś takiego, może uda mi się troszeczkę z taką jakby formę delikatnie to zrobić, nie? Dosłownie taką, jakieś takie, bo to w ogóle drugi zamysł tego dyplomu wygląda troszeczkę inaczej, ale zmiany nastąpiły, wiesz, po takim głębokim dojściu do tego, co chcę stworzyć i jak to ma wyglądać, ale może zrealizuję właśnie to, co miałam za tą pierwotną myśl. Nie mówię nie i nie mówię tak. Nie chciałabym się, wiesz, na to nakierunkować, a życie zweryfikuje inaczej. Niemniej nie zamykam się na to. Okej, bo
zauważyłem, że to były zdjęcia robione na analogu, na kliszy. Tak. I robiłaś wcześniej, czy to dopiero wtedy w szkole zaczęła się ta... W szkole, dlatego też mówię, że tutaj mi pan Grzegorz dużo pomógł, bo to było właśnie jego mamie urobione. Wiesz, to w ogóle historia z tym aparatem też była śmieszna, bo zanim w ogóle doszłam do obsługi tego aparatu, no i najlepsze zdjęcie, co w ogóle jest najśmieszniejsze, czyli zdjęcie właśnie tego domu, wyszło. Dobra, robię zdjęcie, no nie wiem, zadzwoniłam właśnie do pana Grzegorza, mówię, jak tu ustawić, kompletnie nie wiem, o co chodzi, on mi tłumaczy przez telefon, no dobra, robię, nie? I wyszło. I on do mnie mówi, Monika, jeżeli wszystkie zdjęcia zrobisz takie jak te, jest bosko. No zrobiłam inaczej oczywiście, bo już tutaj wiedziałam, co mam ustawić, nie? Jak to ma wyglądać. Ale nie, ale to było wszystko tworzone w szkole. Tak, to już było na potrzeby dyplomu, nie? Już ja wiedziałam, jaki chcę dyplom. Generalnie od początku wiedziałam i tak to... Czyli to. Wybrałaś jakby technikę? Tak, tylko technika to miały być te emocje, to miał być ten świat. Jeden z naszych nauczycieli, pamiętam, zapytał, dlaczego czarno-białe? No to takie standardowe pytanie przy dyplomie. No to oczywiście odpowiedź była jasna. No czasy, w których tworzyła moja mama, a ona też bardzo dużo zdjęć robiła, to były raczej czasy fotografii czarno-białej, to dopiero później wchodziło, no nie? Więc ja chciałam to jakby w ten czas, to dla mnie fotografia czarno-biała jest fotografią ponadczasową. I ja to chciałam przekazać. A twoja mama fotografowała sobie, czy też coś tam? Nie, nie, ona fotografowała sobie, ale gdyby nie mama, no to nasze albumy byłyby puste, albo ich by w ogóle nie było. Więc to ona zapoczątkowała to wszystko, co mamy teraz, wiesz, w szufladzie. No i super się to ogląda. Właśnie niedawno nawet z rodzinką, to chyba były jakieś święta, zupełnie spontanicznie wyjęliśmy te albumy i oglądaliśmy, nie? Nie ma to jak przy wielkanocnym stole poglądać no, stare oczywiście, albumy. Że tak, nie mamy co robić, to sobie poglądajmy albumy. No tak. Czyli teraz przejęłaś pałeczkę i dbasz o rodzinne albumy u siebie w domu. Tak, tak, tak. A fotografujesz dużo na kliszy, czy jednak klisza to jest dla ciebie taka technika, żeby specjalnie coś pokazać, a nie dla samej... To jest moje postanowienie numer 2 tutaj na wizji. Ja zapiszę te postanowienia. Tak, proszę to zapisać, ale to nawet ty do mnie pisałeś, Monika, bierz analoga i twórz. No wiesz, ja kocham analogową fotografię i powiem ci, Paweł, nie wiem dlaczego nie fotografuję. Nie odpowiem ci na to pytanie. Bo klisze drogie. Być może. Być może teraz wiesz swoje działalność, trzeba to uczyć. Ale to jest moja wymówka, nie? Ale to jest prawda, no nie oszukujmy się, dlatego jak ktoś wstawia na jakąś grupkę przeterminowane, to widzę, że tam ludzie po prostu w sekundzie to rozgrabują. Ja cały czas mam rękę na pulsie, powiadomienia włączone, tylko widzę coś poniżej 20 zł. No słuchaj, ja nawet do mojego męża, jak mnie zapytał, co chcę na prezent, to powiedziałam, że klisze, nie? Ale coś innego, to jeszcze wywołaj mi tam. No ja to samo powiedziałem, ostatnio, że to jest rewelacja, nieprawda? Nie macie pomysłu, to klisze kolorowe. Co wybierzecie? Bez znaczenia, chęci eksperymentu. Sky is the limit, nie? No, tak, 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 no niestety. Ale wiesz, jeżeli o to chodzi, ja uwielbiam i w ogóle ten klimat taki stworzony rzeczywiście na kliszy, no to jest w ogóle nie do porównania tego, co możemy stworzyć w postprodukcji. No ale tutaj akurat w wypadku dyplomu, no to już był taki zamierzony cel, nie? Już ja wiedziałam, że to na pewno nie będzie robione cyfrą, analogiem, a jakim, no to już tam po prostu to zweryfikowało. A tak, no to tak jak mówię, dla mnie klisza to jest zupełnie totalnie inny klimat niż cyfra. No zgodzisz się ze mną, bo tutaj no, dużo fotografujesz. Tak. Znaczy, no są jeszcze też różne techniki. Grzebałaś sobie w jakiś, próbowałaś jakichś innych technik starych, coś jakiś, wiesz... Ten mokry kolodiony, jakieś nie, takie... Nie, ale widziałam właśnie... Cuda? Nie, nie, nie. Ja oglądałam trochę, wiesz, znaczy bardziej czytałam, chyba trafiłam na jakiś blog, ktoś, kto się zajmuje właśnie takimi technikami, ale powiem ci, że sama tego nie zrobiłam. Jak widziałam, że właśnie w Białymstoku były warsztaty chyba z Interfoto, właśnie z tym. No bo były warsztaty z gumy? Właśnie, właśnie, coś było, widziałam, no bardzo żałowałam, że nie mogłam tam uczestniczyć. Wiesz, żeby chociaż zobaczyć, na czym to polega, nie? Być może kiedyś gdzieś będzie mi dane. I jakie efekty można z tego uzyskać, no nie? No, to jest bardzo ciekawe. Czyli co, najwięcej fotografujesz cyfrą? Na chwilę obecną, tak, ale się poprawię. Ale się poprawisz. Czyli co, robisz sobie zdjęcia cyfrą, wracasz do domu, wrzucasz kartę do laptopa czy tam kompa i co i dalej? I działam.
i jestem zasypana zdjęciami i po prostu ludzie, co z tym zrobić? To jeszcze o ile, wiesz, taki ten chrzest, czy jakaś taka sesja, dajmy na to z modelką, no to jeszcze pół biedy ta selekcja i tak dalej, ale ślub. Powiem ci tak, taką miałam zasadę od szkoły i taką zasadę mam po dziś dzień. W dniu, w którym pracuję, dajmy na to, jadę na ślub sobota, w niedzielę troszkę odsypiam, w poniedziałek totalnie nie myślę o zdjęciach. Wtorek gdzieś tam coś przejrzę sobie, bo kiedyś rozmawiałam z taką fotografką i ona mówi, że ona po prostu jak przyjeżdża do domu, to nie może zasnąć po ślubie i ona, wiesz, automatycznie jeszcze robi selekcję na aparacie. Mówię, co? Jakim cudem? No ja odkładam aparat, jest tylko zrzuta na dysk, żeby nic nie zginęło, wiadomo, ale ja nie pracuję od razu, wiesz, w poniedziałek siadam i pracuję, nie? U mnie takim dniem początkowym do pracy jest wtorek, ale to też na luzie, faktycznie, że pracuję, a nie chcę mieć nadmiaru pracy, no to już w środę zaczynam selekcję, wiesz, no, ja jestem trochę taka, może to nie jest jakiś super poprawny, ale widzę, że moim klientom to się podoba, że jakąś tam delikatną zajawkę do tych tygodnia, dwóch wysyłam im, żeby pokazać, nie? Co tam wyszło. No i oni rzeczywiście, wiesz, że oni już tam mają, że super, nie, że coś w ogóle pokazałam. Ja też się tym cieszę, nie? Że oni coś zobaczyli, że wiesz, że no, ja widzę efekty swojej pracy, ale taki ostateczny termin daję sobie, no bynajmniej teraz miałam tak, że do 50 dni przepraszam, od wykonania ostatniego zdjęcia, czyli od pleneru. Okej, okay. A jak zdarza ci się tak, że masz sobota, niedziela, wesele? Nie, to, miałam. Czy nie bierzesz tak w ogóle? Nie miałam. W tym roku mam w ogóle kombo, bo mam czwartek cywilny, plenerowy. Później w piątek jestem gościem i w sobotę mam znowu ślub. I co najśmieszniejsze, ten piątek to jest ślub mojej siostry rodzonej. I ona mówi do mnie tak, Monia, ale ty 24 czerwca masz wolne, prawda? A ja myślę, o matko jedyna, nie wiem, zaglądam w kalendarz. Tak, tak, spokojnie, mam 23 i 25. Nie wiem, jak dam radę, ale jakoś dam radę. Młoda jestem, dam radę. Czy jak wracasz z wesela, to sobie zgrywasz? Tak, zgrywam. Żeby mieć święty spokój? Tak, żeby wiedzieć, że nic mi nie ginie, nie? A rzeczywiście do pracy, do selekcji to siadam tak wtorek, środa. No bardziej bliżej środy. A pracujesz głównie na Lightroom i Photoshop, czy jakieś inne programy tak, sobie używasz? Tak, Lightroom i Photoshop. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o trzymanie tych zdjęć, no nie, to masz jakieś takie backupy, czy nie wiem, na płyty zgrywasz, czy masz po prostu ileś tam dysków? Mam ileś tam dbasz dysków. Dbasz o to, żeby był, tak. Był ten mam ta dyski. Wiadomo, no to jest chyba nie ma nic gorszego dla fotografa, jakby to zginęło. To ty opowiadałeś kiedyś, że coś zginęło ci? Tak. Tak, to ty, tak, pamiętam. Tak, tak. Pamiętam, że ktoś opowiadał mi o tym. Ostatnio też miałem przygodę, że kolejny dysk mi się zepsuł i... Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, ale wiem, że to może mieć miejsce. No mam na dyskach, no i też jeszcze miałam na stronie właśnie swojej, ale chyba z tego zrezygnuję. I będę tworzyła, jest taka jeszcze platforma fajna do trzymania zdjęć, no i jeszcze w chmurze, nie? Czyli z chmury jeszcze jakieś korzystasz, ale darmowe, czy płacisz za jakieś tam? Jeżeli chodzi o darmową, no to tylko na Google, a teraz będę też wykupowała. Nie chcę, nie, później ci powiem na jakiej, muszę ją znaleźć. Zlinkujemy w opisie. Dobrze, coś, dobrze, bo nie chcę pomylić nazwy, a fajna w ogóle platforma, nie? To pamiętam, żebym ci pokazała, może tobie też się przyda. Okej, okay. A jeżeli chodzi o, no bo obrabiasz sam i powiedziałeś, że nie oddasz nikomu do retuszu nic ten, a masz jakby takie stałe firmy, z którymi współpracujesz, jeżeli chodzi o wydruki, jakieś takie rzeczy dla klientów, albumy? Tak, tak jak pytałeś i chyba też znasz tę firmę Enfoto. Mhm. To jest głównie, gdzieś tam wiesz, powiem tak, próbowałam z innych, ale tu jest fajna oferta, fajna cena i fajny kontakt. Ja uwielbiam po prostu, jak nie lubię, jak ktoś do mnie dzwoni, jest z fotowoltaiki i nagania cię, mimo że mówisz, że mieszkasz w bloku, ale tam nagrani ludzie po prostu trykoczą. Tak tutaj pan z Enfoto, kiedy ja po prostu potrzebuję, mogę napisać maila, mogę zadzwonić, nigdy nie ma problemu. Fajne, szybkie dostawy i no nigdy mnie nie zawiedli, nie? Wiesz, jakieś miałam swoje wymysły, jak tworzyłam albumy, to naprawdę miałam gdzieś tam problem, żeby oni mi jakoś pomogli, coś. No nigdy nie było problemu, ja jestem bardzo zadowolona z Enfoto.
Mają fajną, szeroką ofertę. No i teraz jeszcze w ubiegłym roku z drewniany sklep. No tam sobie zawsze biorę te pendrive'y, nie? I pudełeczka. Polecam wszystkim. A coś jeszcze jakieś firmy masz, z którymi coś współpracujesz na stałe? Jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, dodatki do sesji, jakieś takie rzeczy, które. Nie, wiesz, ja po prostu szukam tego, co ktoś oferuje, nie? Teraz jest bardzo dużo w ogóle takich ludzi, którzy gdzieś tam wchodzą na ten rynek, nie? Tak samo tło, jak szukałam tła, no to też przewertowałam wiele stron, nie? Właśnie mi zależało na tym, żeby to było kartonowe tło. I bardzo dużo oglądam, jestem na grupach na Facebooku i po prostu skorzystam z tego, co tam ludzie polecają, nie? Co się sprawdziło. Co wiesz, na co warto zwrócić uwagę i po prostu biorę to pod uwagę, gdzieś tam sobie, wiesz, przeliczam, nie oszukujmy się, to nie są tanie rzeczy, fotografia jest drugą pasją i żeby tak wszystko naraz skompletować, no to niestety no, trzeba wyłożyć sporą sumę, więc ja szukam, po prostu szukam, porównuję opinie, no w sumie bazuję na opiniach. No i tak to kompletuje sobie, nie? A jeżeli chodzi o taką stałą współpracę, no to generalnie chyba tylko Enfoto. Okej. Okay. Powiedziałeś, że... Czekam na ofertę od Canona. Ja też czekam na ofertę od Canona. Chciałabyś coś potestować, czy... Oczywiście, że tak, jeśli ktoś by chciał wejść ze mną w współpracę. Znaczy tak, powiem Ci tak, ja na razie testuję swoje, bo ja od 2 tygodni posiadam nowy sprzęt, którego tak naprawdę użyłam go 2 razy. Właśnie miałam chrzest, dzisiaj też będę miała sesję, w sumie to już dla mnie coś innego, bo miałam plener, chrzest i dzisiaj ta sesja, więc jestem ciekawa, co mi to pokaże, bo nie pracowałam nigdy na Sigmie, a zainwestowałam teraz w Sigmę. Do Canona R6, więc to mnie ciekawi, to już dla mnie będzie super test, nie? Ale jeżeli ktoś by chciał, no to dlaczego nie? Teraz my zrobimy sobie takie małe sprzęciwo o sprzęcie. Ciutkę, nie będę męczył. Ciutkę, naprawdę, Paweł wie, że ja jestem ze sprzętu. Powiedziałaś już o jakim... Zielona jak ta herbata. Jaki masz aparat, a właśnie obiektywy to Sigma stałki czy zmienne? I jakie bliskowe? Mam 35 i zamówiłam 50. Czyli wiesz, klasyki można. Klasyki. Zastanawiałam się nad 85, bo ten efekt jest taki bardzo, w moim odczuciu, taki bardzo barwny, nie? Ale nie, no zacznijmy od klasyków, a później sobie pójdę dalej. Wiesz, ja naprawdę, ja Ci powiem szczerze, że nie nasz kolega Bartek, no to ja bym ze sprzętu, to pewnie bym, wiesz, do tej pory śmigała na 18-55. I też bym robiła dobre foty. Wiesz, to nie sprzęt jest tylko drugorzędny, umówmy się. Powiedziałeś wcześniej, że fotografia to droga pasja, a nie powiedziałeś, że fotografia to droga praca. Tak, to prawda. Kiedy pasja przerodziła się w pracę? Kiedy pasja przerodziła się w pracę? Cóż, powiem Ci tak. Rzeczywiście wspomniałam wcześniej o tej parze, dzięki której jakby to poszło i to była faktycznie pierwsza moja płatna współpraca z kimś, nie? No oczywiście za jakieś tam mniejsze pieniądze, bo to była moja nauka i fajnie, bo ja jakby nie miałam tam zamiaru zarobku, tylko chciałam się po prostu nauczyć, nie? Ale rzeczywiście tak, że zaczęłam zarabiać na tym, to był rok 2020, tak, bo ten pierwszy ślub w 2019, później poszło trochę, no a pierwsze takie fajniejsze pieniądze zarobiłam w 2020 roku. No i już, wiesz, tutaj już zaczęłam rzeczywiście wiesz, sprawdzać, jakie są ceny na rynku, żeby nie stworzyć nagle jakiejś tam konkurencji czy czegoś, bo tego też nie chciałabym. Tym bardziej, że powiedziałeś właśnie, że w Suwałkach jest dużo fotografów. Tak, są fotografowie rzeczywiście z większym, mniejszym doświadczeniem, ale to nie o to chodzi, żeby nagle z bomby wyskoczyć z jakąś, wiesz, u mnie mini kasa, nie, i zapraszam, tylko po prostu, żeby ta cena była adekwatna do moich usług. I do właśnie tego, w co zainwestowałam teraz, nie? I powiem Ci, że jest to droga pasja, jest to droga praca, rzeczywiście, ale jeżeli się tworzy coś z sercem, no to myślę, że ten odbiór będzie, wiesz, ciekawy, nie? Że ludzie rozumieją Cię. No czasy są trudne. Czasy są trudne i w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Ale no tak jak idziemy do sklepu i zaskakują nas ceny, no to niestety usługi foto także... Zaskakują. Zaskakują, no. Nie ma się też ludziom ale dziwić. Tak jak mówiłeś, że nawet jak wyjdziesz na zero... Tak, dokładnie. Ten pierwszy rok będzie dla mnie takim sprawdzianem, nie?
Tak to sobie założyłam i absolutnie, wiesz, nie wiem, czy powiedziałeś moje zdanie, ale czasami ta pasja jest tak wysoko ją sobie stawiamy, że no, choćby nie wiem, co się działo, to będę w to dalej brnęła, będę walczyła o to, no i zobaczymy, jak to życie się powiedzie, nie? Ale nawet jeżeli będę musiała iść do pracy gdzieś, zarabiać po prostu jakąś stałą wypłatę, na pewno fotografia będzie wtedy też. Nawet nie wyobrażam sobie, że tego miało nie być. Bardzo bolałoby mnie to, gdybym musiała z tego zrezygnować. Więc ze względów ekonomicznych, nie? Czyli pracujesz od 2 lat, a pasjonujesz się od kiedy? Odkąd dostałam swój pierwszy aparat, czyli od pierwszej Komunii Świętej. Mam go nawet... Nie myślałam, wiesz, gdzieś go tutaj mam. Co dostałaś? Polaroida od cioci z Ameryki. Nie, niestety nie. Ciocia z Ameryki mnie nie uroczyła. Wiesz, nie wiem, gdzie on jest, ale gdzieś tutaj jest. Taki mały Fuji. Ale cyfrówka? Czy... Nie, Paweł. Klisza, oczywiście klisza. Wiesz, wtedy już były cyfrówki, kiedy ja brałam komunię, bo moje koleżanki dostały. 2 megapiksele. No, tak, ale dostały. Wiesz, ten ekranik był taki tyci, trzeba było się wyglądać, czy to ty, czy nie ty. Ale ja jestem bardzo zadowolona z mojego prezentu, bo on nadal działa i nawet jest tam klisza czarno-biała. Teraz sobie o tym przypomniałam. Więc go wykorzystam. Więc, żeby skończyć tą kliszę. Tak. I szybko wywołać te zdjęcia. Jak najbardziej. Dużo robiłaś, wiesz, wcześniej zdjęć? Powiem tak właśnie, wiesz, że ja byłam tą osobą, która gdzieś tam po tej mojej mamie przejęła tę taką pałeczkę, że z tym aparatem chodziła. To później przerodziło się, że już jak inwestowałam sprzęt, no to wszelkie wigilie, wielkanoce, jakieś święta rodzinne u mnie, u męża, no wszędzie brałam ten aparat, nie? I powiem ci, że tak naprawdę dopiero w tym roku na Wielkanoc go nie wzięłam. Nie wzięłam, dlatego że po prostu chciałam po prostu posiedzieć przy tej wielkiej... I poświętować. Poświętować, nie? I było to z jednej strony, myślę sobie, kurczę, aparatu nie zapomnieć. Ale myślę, nie wezmę go. Nie wezmę, chcę po prostu, wiesz... Chociaż fajnie, bo ja rzeczywiście oglądałam te zdjęcia z tych starych wigilii. No, śmiechu co nie miara, oczywiście. Jest to fajna pamiątka, wiesz, że nikt inny by tego w rodzinie nie zrobił. Zrobiłam to ja i jak oglądałam zdjęcia, no to wysyłałam tam rodzince na grupie, żeby też, wiesz, zobaczyli się, pośmiali. Ale nie, już teraz sobie odpuściłam. Jest telefon, telefon też jest super. Do takich zdjęć, wiesz, na bieżąco sobie obejrzeć. I to sobie odpuściłam, no. Ale powiem ci, że jak cię słucham, to pochodzisz z północy Podlasia, ja z południa. Totalnie ze skrajnych. No, i co musisz? Ze skrajnych miejsc. I teraz powiedziałaś, że super prezentem byłyby dla ciebie klisze. 2 tygodnie temu to samo powiedziałem. Zawsze biorę ze sobą aparat analogowy, bo robię bardzo dużo na analogu ze względu na to, że miałem te przygody z dyskami i teraz dla mnie analog, klisza, prywatne zdjęcia. Pierwsza Wielkanoc nie wziąłem aparatu. Żartujesz. Wiesz, chyba człowiek po prostu do tego dojrzewa, nie? Że potrzeba na to czasu, żeby gdzieś do tego dojść. Albo jesteśmy na bardzo takim podobnym etapie świadomości. Być może. Fotografii, że... Być może. Powiem ci, że ludzie właśnie kojarzyli mnie, że ja zawsze ten aparat mam przy sobie, nie? Że są święta, to spokojnie ta Monika będzie na zdjęcie zrobi, nie? A to jest dziwko. To nie ma. Trzeba, robimy telefonem. Telefonem trzeba zrobić. No. A te stare klisze masz, które tam kiedyś robiłaś? To wszystko jest, wiesz... Mam. Archiwizujesz zgodnie ze sztuką? Powiedzmy, bardzo ładnie to nazwałeś, okej. Okay. Tak to nazwijmy, tak rzeczywiście tak jest. Mam i nawet no mam w kolejce, czekają do wywołania, ale wywołam je. A fotografujesz częściej na czarno-białej czy kolorowej? Ja jestem kolor. Chociaż mam też oczywiście czarno-białe, ale ja jestem team kolor. Team Color. Mhm. Okej. Okay. Chociaż bardzo lubię czarno-białą. I powiem ci, że kiedyś chciałam takie stworzyć właśnie fotografie tylko czarno-białe, nie? Albo jak właśnie zakładam Instagrama, to zastanawiałam się, a może to robię tylko czarno-białe, bo to też fajnie wygląda, nie? To też ma swój wyraz. Ale nie, ja jestem kolor. Ten właśnie analogowe zdjęcia kolorowe, no mają w sobie to coś, co mnie przynosi w moje dzieciństwo, wiesz, te zdjęcia, które oglądam właśnie z dawnych lat. Początki, jak wchodziła kolorowa fotografia właśnie moich rodziców, no to jest co? To dla mnie magia. Lubisz oglądać zdjęcia wydrukowane bardziej niż, wiesz, na kompie? A jest ktoś, kto nie lubi bardziej? Myślisz? Ja lubię. Wiesz, no ile ludzi tyle opinii. Być może, ale nie, ja uwielbiam. Dlatego, wiesz, troszeczkę ta cyfrowa fotografia to jest dla mnie taki... Człowiek poszedł na łatwiznę, nie?
Już się tak, no, pomijając fakt, że stworzysz sobie 200 zdjęć z tego samego ujęcia, bo coś ci cały czas nie pasuje i cały czas tam doprecyzowujesz te ustawienia, to tak w analogu no niestety tak nie ma, nie? Jak szanujesz te klisze, no to wiesz, że musi to być pstryk, no maksymalnie dwa ujęcia z tego samego, ale wiesz, że nie możesz sobie pozwolić na coś. No i też fajne u nas w domu było to, że kończyła się klisza. No i te zdjęcia po prostu się wywoływały. One nie czekały na to, aż ty w końcu usiądziesz, obejrzysz, wybierzesz do druku, zamawiasz, przychodzą w kartoniku do domu i oglądasz. Nie, wtedy to była pełna mobilizacja, przychodziło te 30, może nie wszystkie się wywołały, dajmy na to 32 sztuki i siedzisz, oglądasz i to było fajne, do albumu i masz. A teraz? No Paweł, nie oszukujmy się, ja od lat próbuję przejrzeć 2000 zdjęć, bo widziałam taki album u siebie jeszcze w domu, w komputerze, które chciałam wydrukować i do tej pory tego nie zrobiłam, więc... Pani fotograf, szewc w dziurawych butach chodzi, tak, nie? Ale to jest prawda. To jest moje trzecie postanowienie. Wypiszemy postanowienia Moni i będę sprawdzał co miesiąc, dobra, okej, okay, ale nie wszystko na raz. Te selekcje to zostawmy jedno, sobie na przyszły. Masz trzy postanowienia i masz na to 3 miesiące. Jedno postanowienie miesięcznie, dobra, wydaje mi się, że to jest takie optymalne. Okay. Bo dwa to mogłoby być za dużo. A tak jedno, chociaż wiem, że ten wybór zdjęć to pewnie zajmie ci. Tak, dlatego to zostawmy na przyszły rok. A ty przez ten rok nie będziesz robić w ogóle zdjęć w rodzinie? Dobre pytanie. Będziesz robić tylko na analogu? Zaniesiesz od razu do labu? Fajnie, że przyjechałeś. Fajna jest ta rozmowa. No może kończmy. Ale może już kończmy? Nie, ja tu mam jeszcze zapisane, wiesz, kilka pytań, które muszę ci zadać i tak sobie teraz patrzę i teraz cię zapytam o twoją największą foto w topkę. Wiesz co, no nigdy takiej nie miałam. Nigdy. Nie, pytam o taką największą po prostu, wiesz, creme de la creme w top. Foto w top. Ja potem sobie zrobię taki, wiesz, wszystkie te fotograficzne fotowtopy fotografów. No jej, takie wtop to byłoby całe mnóstwo. Całe mnóstwo. Wiesz, jeżeli chodzi o taką fotowtopę, która zabolała, bo ja jak zaczynałam z fotografią, to totalnie widziałam, co to jest ten RAW. No i te piękne zdjęcia, niektóre wykonałam na JPEG-u, a później się dziwiłam, dlaczego przeobrócę, widzę jakieś Maziu. Maziu, mazie? To mnie bardzo bolało, nie? To, ale to taka, wiesz, to już widziałam, że sama, to moja taka porażka była. Naprawdę, wiesz, tego było bardzo dużo, ale nie przytoczę trzeci jakiegoś super tego. No pamiętam takie, że potrzebowałam na szybko zrobić jakieś zdjęcie. Ja nie pamiętam, co to było, gdzieś w plenerze byłam. Chyba byłam z innym fotografem, wiesz? Coś mi się tak kojarzyło, to było, jeszcze miałam właśnie jakieś tam pierwszą lustrzankę. Czyli pewnie jest dobre 5 lat temu, jak sobie właśnie kupiłam używaną, może 6 nawet, lustrzankę. I on do mnie mówi, ustaw ISO. Co? ISO? Nie rozumiem. No i wiesz, a tu szybko, trzeba było działać. No zmień ISO. Byliśmy na zewnątrz, u mnie pewnie było 3200, moje popularne 3200. I kompletnie nie wiedziałam, o co chodzi, nie? Kompletnie, ja patrzyłam w ten ekran, Boże, co tu robić? No i oczywiście muszę przyjść i pokazać im palce, nie? Co to jest to ISO. No moment, który tam był do sfotografowania, to już dawno moment przeminął, nie? Bo to chyba była tam ta modelka, no to było parę lat temu, no więc to była taka sesja z koleżankami, ale był mój kolega bardziej doświadczony. No i kompletnie nie wiedziałam, co to jest to ISO, ale od tamtej pory po prostu, chociaż nie, jeszcze miałam raz jedną wtopę w szkole z ISO, dlatego mówię te 3200. Ale było ciemno w pomieszczeniu, więc sobie pozwoliłam, no ale miałam starszą lustrzankę, to wiesz, co z tego wyszło, no. Chociaż jestem zwolenniczką grain, tak tutaj to ziarno, to było po prostu... Kaszamanna. Dosłownie. I pamiętam, że wtedy jeden z naszych wykładowców powiedział, Pani Moniko, to, że... Jak się tak fajnie nazwał, że jeżeli pani chciała użyć te 3200, nie znaczy, że pani musi na każdym zdjęciu tego używać. No, była taka sytuacja. Nie pamiętam konkretnie, o co chodziło, ale wtedy to tak zasiałam takim ziarnem, że
A teraz z perspektywy już czasu i tych twoich topek, zmieniłabyś swoje podejście na początku i bardziej się przysiadła do technikaliów? Powiem ci tak, gdybyś miała zacząć jeszcze raz na przykład. Wiesz co, nie. Uważam, że te wszystkie wtopy i te wszystkie fatalne doświadczenia uczą nas tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. I tak naprawdę ja wychodzę z założenia, że ja nie wiedziałam, co to jest to ISO. Wtedy musiałam się go nauczyć, tak? Nie wiedziałam, jakie są ustawienia w aparacie. To mnie nauczyło, że kurczę, tam trzeba pogrzebać. Nie przeczytałam instrukcji, a może coś tam jest, wiesz, ważnego, nie? I to mnie nauczyło, że nawet tak naprawdę to nie wiedziałam, o co mam pytać, bo nie wiedziałam, że tego nie wiem, tak? Wiesz, o co chodzi, że człowiek nie wie, że czegoś nie wie i te nasze błędy uczą nas tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. I więcej ci powiem, te nasze błędy, dla mnie na przykład to, czego się uczyłam w szkole, no to najwięcej pamiętam z tych popełnionych błędów. Nie z tego, co mi wykładowca mówił, tak? Że opowiadał mi o zdjęciu, tylko gdzieś tam palnałam pytanie, dlaczego ta noga jest na pierwszym planie, skoro powinno być ten. On mi to wyjaśnia i ja pamiętam, aha, dlaczego to tak wygląda. I dlaczego to ma tak wyglądać? Dlaczego to zdjęcie jest poprawne? Mhm. Czy teraz już wiesz, czego nie wiesz? Pewnie nie, ale nadal się uczę. A czego nie wiesz najbardziej? Co ci tak wiesz, że kurczę, muszę tutaj popracować nad tym, się douczyć, dokształcić? Cały czas obróbka. Ja uważam, że to wszystko idzie tak do przodu, że na pewno wiele nie wiem. No. Mega dużo, nie wiem. No ale nie wiesz rzeczy, które potrzebujesz, czy... Nie. Myślę, że wiesz, to, czego potrzebuję, to się tego po prostu nauczę. I nie ma, że nie. Potrzebowałam, wiesz, właśnie nauczyć się retuszu skóry, to się go po prostu uczyłam, tak? Potrzebowałam nauczyć się, jak przygasić zdjęcie, to się tego uczyłam, nie? Ale jeżeli będę potrzebowała kiedyś faktycznie zajmować się tą noworodkową, to się po prostu tej obróbki takiej dziecięcej, tego, jak mówimy, klikania w cerę, to się tego po prostu nauczę i będę systematycznie nad tym pracować. Okej, czyli nauka cały czas jakby na bieżąco? Cały czas. Dobra. A wiesz, no robisz sporo zdjęć, co? Tak. Nie, miesięcznie ile tak? Mniej więcej? Oj, Paweł, trudno powiedzieć. No, załóżmy w sezonie, nie? W sezonie? Nie, nie, mówimy o ilości? Nie, mówimy o ilości, takie o kurczę, no to bardzo dużo. No, jeżeli tak przyłożyć nawet same śluby, no to są już tysiące zdjęć. Ze ślubu ile przynosisz? To zależy, wiesz, początki moje, no to już było bardzo dużo zdjęć. Ja robiłam, potrafiłam przynieść z 4-5 tysięcy zdjęć, dlatego że wiesz, że, tak jak mówimy, uczyłam się, tak? Ja nie widziałam, to klikanie, no nie było ważne, czy ja zużywam tę migawkę, czy nie. To nie miało żadnego znaczenia, te zdjęcia miały wyjść. Teraz, po latach i po tym, że wiem, co chcę zrobić, wiem, jak te zdjęcia mają wyglądać, szanuję bardziej aparat, no i staram się już przynosić, wiesz, jakieś tam, dajmy na to 2,5-3 tysiące zdjęć, nie? Z tego wybierać na przykład do oddania 800 tysiąc, nie? I chyba, że, no wiadomo, ktoś tam ma potrzebę więcej. Ale z tego już staram się wyłaniać to, czego potrzebuję. Z kolei takie zdjęcia, no to już tutaj wiesz, już mówimy o tysiącach zdjęć z sezonu. No ale już jeżeli mówimy o takiej sesji rodzinnej, tam plenerowej czy jakiejś, no to zależy, co się na tym dzieje, nie? To tak jak zawsze mówię, typu panieński czyjś. To wszystko zależy od tego, jak te osoby będą się bawiły. Jeżeli będzie fajna zabawa i one mają jakieś fajne pomysły, no to wiadomo, to już idzie w setkach do góry, nie? Tych ujęć. A jeżeli opieramy się na tym, co ja, no to już mam jakąś tam swoją pulę. I staram się naprawdę szanować ten sprzęt, nie? Wcześniej, no to wiesz, to zdjęcia kwiatuszków i bezmyślne zdjęcia drzewek leciały po prostu na potęgę. To też mnie uczyło, nie? Jakby tutaj cały czas mówimy o nauce. Czyli nie wstydzisz się tego, robiłaś kwiatuszki, chmurki, drzewka? Oczywiście, tak. A ty nie robił. Robiłam. Rwące rzeki na długim czasie naświetlania, przecież to było szał. Super. Ale powiem ci, że ja na analogu nadal robię kwiatki. No i bardzo dobrze, bo to jest piękne. I mam u siebie w pokoju wdrukowane fajne no kolory i w ogóle, wiesz. No i super, i super. A jest do mnie. Pod te bratki tu powiesiłeś? Byś mi lepiej tulipanów przyniósł garść. Pozdrawiamy Julitkę. Pozdrawiamy. No tak, narobisz sobie tych
trochę zdjęć, nie masz czasami dość? Wiesz, powiem ci tak. Jeszcze nie, w moim mniemaniu jeszcze nie czas, żeby mieć tego dość. Chcę pracować, uczyć się. Chcę spróbować, czy uda mi się z tego wyżyć. Myślę, że czas na to dość to jeszcze przyjdzie, nie? Jeszcze nie mam takiego doświadczenia, jeszcze dużo muszę się nauczyć i dużo mi brakuje, żeby powiedzieć dość. Czyli cały czas ta fotografia się taki jara mocno, że... Tak. Ja jeszcze nie zrobiłam tego, wiesz, tych wszystkich rzeczy, które chcę zrobić, nie? Przecież zanim zaczęliśmy tutaj rozmawiać, to nasza rozmowa jakby toczyła się wokół tego, czego ja naprawdę potrzebuję i czego chcę, nie? Jakby co chciałabym faktycznie robić. Gdzieś ta fotografia modowa, wiesz, że to jest bliskie mojemu sercu, nie? Widzę. No właśnie, a Suwałki nie są jakby na to otwarte, nie? I jeżeli twoja żona pisze mi bardzo często, że Monika, idź w to, idź, rób to. I wiesz, to bardzo jakby popycha cię dalej, nie? Ale musiałabym przełamać pewne swoje bariery takie, czysto jakby już to swoje życie przewartościować, nie? Jakby na coś już trzeba będzie pewnie wtedy postawić, no bo to wywiązałoby się z wyjazdami do większych miast. Na pewno nie w Suwałkach. Ale no, nie masz dość, ale zmęczenie nie. Czujesz czasami? Tak, oczywiście, że tak. Zresztą... Znaczy nie chodzi mi o zmęczenie pracą nie. Fizycznie, tylko... No, tak. To jest takie coś, że wiesz, że potrzebujesz... To, co ci mówiłam, że robisz te... Myślisz sobie o tych kadrach, o tym wszystkim. Czy na przykład po takim ślubie spełniłaś czyjeś oczekiwania, nie? I czy co powiedzą twoi klienci, jak oddasz im już gotowy reportaż? I to mnie chyba bardziej męczy. Ten taki lekki stresik, który jest też mobilizujący, ale też sprawia często, że wiesz, że musisz po prostu od tego odetchnąć. Jak sobie? Ja jak sobie radzę? Oddychasz? Wiesz, no, u nas są piękne, malownicze tereny. Sam wiesz, bo przyjeżdżasz tutaj na swoje plenery. I ja korzystam po prostu z roków albo tutaj z Suwalszczyzny, albo często wyjeżdżamy z rodzinką nad morze i wtedy jest już taki reset, wiesz, że... Bierzesz ten aparat? Brałam, ale też się tego nauczyłam, żeby tego nie robić. Chociaż wiesz, jeżeli mam taki zamysł, że coś stworzę, to się nie opieram, nie? Biorę oczywiście, ale nie chcę, żeby moje wyjście z rodziną wiązało się z tym, że po prostu ja jestem tutaj, wiesz, fotografuję, nie? Ja coś widzę i po prostu wy sobie, ja sobie. Nie. Ja już nauczyłam się chyba tak, wiesz, gdzieś tam to rozgraniczać. No to chyba dobrze, nie? Że sobie pracę... Tak, myślę, że to zostawić w domu. Tak, że to jest bardzo potrzebne, to tak jak z każdą inną pracą, nie? Pracowałam na etacie, przenosiłam jakieś tam swoje problemy pracownicze do domu, to ani nie było wygodne dla mnie, ani dla mojej rodziny, więc po prostu się tego nauczyłam. I to trzeba samemu dojrzeć. Do tego trzeba po prostu, wiesz, gdzieś tam w głąb siebie, co jest dla nas ważne. Po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie, nie? Czy ta praca, która nas faktycznie frustruje, a jeżeli frustruje, to dlaczego my tam jesteśmy? Ja miałam taki etap w życiu, że wiesz, fotografowałam, widziałam, że to mnie napędza, a z kolei etat no po prostu przygniatał mnie totalnie, nie? Że wiesz, wracałam do domu i te wszystkie cyferki, które widziałam po całym dniu skończenia, te wszystkie maile, które gdzieś tam trzeba było odebrać, praca, którą trzeba było wykonać i praca, która została jeszcze na kolejne dni, no to mnie totalnie przygniatało. I dopiero powiem ci, że ten czas ciąży, kiedy musiałam już odpoczywać, wiesz, zadbać o siebie, później początki macierzyństwa, co też było, wiesz, takim... Ten początek macierzyństwa, to wspominam tak, bo ja urodziłam w grudniu, a już w styczniu miałam pierwszy ślub, jakby wiesz, w kolejnym roku. Z jednej strony super, cieszyłam się, że kurczę, fajnie, nie? Nawet ten ślub w styczniu, a z drugiej strony nie byłam gotowa fizycznie na to, absolutnie. Psychicznie też nie, ale po prostu pamiętam, że zamknęłam drzwi i pomyślałam sobie, jadę zrobić zdjęcia na czyimś najważniejszym dniu i na tym się skupiam. Nie na tym, co ja teraz czuję, wiesz, w sobie, nie? Do tego domu i tak wrócę, jakby wiesz, dalej będę tą samą żoną i matką, ale na ten moment jestem fotografem i na tym się tylko skupiam, nie? Więc musiałam się nauczyć rozgraniczać to wszystko, co wiesz, gdzieś tam się działo we mnie, no i się chyba tego nauczyłam. Okej, no to chyba to jest dość dobre też dla psychiki, nie? Tak, że... bardzo potrzebne, no. A jest jakaś taka rzecz, którą mogłabyś robić dla samej przyjemności jej robienia, nawet jeżeli miałabyś nie zarobić żadnych pieniędzy, nie? Ale po prostu sprawdzić to taką przyjemność. No to fotografia modowa. Fotografia modowa. Mhm. Fotografia modowa. Zdecydowanie.
Ja mam moją modelkę, która się bardzo często przewija, Olę, i no ona akurat nie mieszka, ona mieszka w Bostonie i jest rzadko tutaj, ale jak już się widzimy, to zawsze musimy się spotkać. Wiesz, niektóre zdjęcia nawet nikt nie widział. Boston to pod Augustowem. O, nawet nie widziałam. Ona akurat jest też, ogólnie jest z Augustowa, ale mieszka w Bostonie. No nie tutaj, powiem, w tym wielkim Bostonie. Ale jak trafiłem w Augustę? Mi szalona jest Augustowa. Ale jak się tego spotkamy, wiesz, wiele zdjęć nie udziało nawet światła dziennego, bo były słabe. Były słabe i pomimo tego, że ona pracowała w modelingu, ja fotografuję, to ani mnie one nie cieszyły, ani jej. I one nie ujrzały światła dziennego, ale ja wtedy pamiętam, że miałam z tego fan. Miałam fan, robiłam to... Wiesz, jakby ten zaspokoiłam to w sobie, nie? I no nie ukrywam, że poszukuję jakby, wiesz, tego, żeby w tej fotografii modowej się rozwijać, no. Masz jakieś takie swoje marzenie fotomodowe, czy jakieś... Oj, Paweł, oczywiście, że ty na pewno też wiesz, jakie to jest marzenie. Okładka w Vogue? Może nie okładka, ale jakieś zdjęcie, wiesz, tak, tylko tak, no w magazynie, nie? Po prostu w magazynie. No, no nawet nie musiałby być może Vogue, chociaż... Super by było, ale wiesz, po prostu, żeby stworzyć z kimś, z jakimś fajnym wydawnictwem, dajmy na to jakiś wywiad i właśnie moje prace, nie? Ale te modowe, bo to jest najbliższe memu sercu. Z tego w ogóle, wiesz, z tych modowych zdjęć uważam, że można czerpać ogromne inspiracje do właśnie sesji ślubnych, do plenerów, no to jest w ogóle... Szerokie spektrum. To nie jest tak, że ta modelka staje i ty po prostu, wiesz, robisz zdjęcia, bo ona jest fajnie ubrana, czy ona fajnie zapozowała. Tam widzisz szerzej, nie? Widzisz to, co można stworzyć z twoim potencjalnym klientem. Tak mi się wydaje, że to otwiera w ogóle bardzo szeroko oczy, nie? Że możemy z tego zdjęć, że ucząc się na tej fotografii modowej, wiemy, jak pracować z klientem, który nie jest zawodowym modelem, tak? On potrzebuje naszego pokierowania. I uważam, że wiesz, że ta fotografia modowa otwiera szeroko drzwi na takie rzeczy, nie? Że ty później wiesz, że no łatwo pracowało się z tą modelką zawodową. Tutaj jest trochę ciężej, przełamujesz swoje, wiesz, bariery, nie? Uczysz się rozmawiać z tym klientem. A swoje pomysły najpierw nakładasz na modelkę i zdjęcia modowe, a potem ten pomysł przekładasz na klientów tak. ślubnych? Tak. Nie, tak, w tej kolejności. Najpierw modelka, później na się klientów ślubnych. Okay. Mam jeszcze dla Ciebie ostatnie pytanie. Dobrze. Co byś powiedziała 18-letniej sobie? Nie bój się marzyć, nie bój się walczyć o siebie i bądź pewna siebie. Bądź pewna siebie w tym, co robisz i nie bój się popełniać błędów. Bo to chyba... Tak jak mówiłam, u mnie mój rozwój bez błędów, pewnie stałabym w tym samym miejscu, w którym byłam tam parę lat temu. To mnie nauczyło. Trzeba uczyć się popełniać błędy? Absolutnie. Myślę, że wiesz, my jako ludzie jesteśmy tacy, to jest bardzo częste, ja też to przeżywałam, że wiesz, mam swoją strefę komfortu i z niej nie wychodzę i tym czuję się bezpiecznie, więc to tworzę. Ale jak przyszło zrobić, wiesz, jakieś takie zdjęcie, które gdzieś tam ktoś sobie wymarzył, albo miałam sesję brzuszkową, wiesz, stresowałam się, bo jeszcze wtedy nie byłam w ciąży, nie wiedziałam nawet, co ta kobieta czuje, nie? I tak naprawdę, wiesz, ta rozmowa z tą osobą, czy to ci nie będzie przeszkadzać, czy jeżeli zrobimy coś, wiesz, należąco, czy coś, no bo nie wiem, jakie to jest w ogóle uczucie, nie? Że poznajesz tych ludzi. Albo to, co ci mówiłam, że miałam tę rodzinkę i te dzieciaki nie chciały za bardzo współpracować, no musiałam nauczyć się jakiegoś takiego kontaktu z nimi, nie? Żeby stworzyć to, co usatysfakcjonuje obie strony. I ja uwielbiam przełamywać nie tylko w fotografii, ale ogólnie w życiu, wychodzić ze swojej strefy komfortu. To dla mnie, wiesz, ja w życiu różne rzeczy mnie spotkały i tak jak każdego. I uważam, że, no, że trzeba próbować i wiesz, i cały czas iść dalej, nie? Niezależnie od tego, co ktoś powie, co ktoś myśli. Widzisz, przyjechałeś do mnie, tworzymy coś razem, ty tworzysz coś dla siebie. Mnie totalnie twoja jakby propozycja zaskoczyła, ale myślę sobie, kurczę, fajnie, że ty robisz coś, czego jakby wśród moich znajomych nikt nie robi, bo często ktoś się boi, wiesz, opinii innych. Mhm. Po co? Też tak jest. Tak, po co? Życie jest za krótkie.
róbmy to, co nas sprawia nam przyjemność. Zgadza się. Trzeba właśnie łamać swoje bariery. Absolutnie. Dziękuję Ci bardzo. Mam do Ciebie pytanie teraz. Do mnie? Tak. Nie, wiesz co? Odbijamy piłeczkę. Ale to zakładasz swój podcast? Nie, wtrącę się do Twojego. a potem pomyślimy. Nie, no, nie, no, myślę, że tego to nie. Jedno pytanie. Jedyne. Tak. Dobrze. To w sumie takie, bo tu wcześniej powiedziałeś, coś mi powiedziałeś, co mnie tak ukierunkowało. Powiedz mi, no dzisiaj nagrywamy podcast. Jesteś fotografem ślubnym, tam chrzty, no ale też śluby, chrzty, to co gdzieś tam Ci w sercu gra. Co dalej, Paweł? Bo jeżeli dzisiaj podcast, a to już jest fajny, duży krok, no to co dalej? Co planujesz w swojej zawodowej drodze? Nie planuję, nie mam planu na dalej. Chcę rozwijać to, co zacząłem. Mhm. I potem zobaczę, co będzie dalej, jak mi to idzie. Weryfikuję często swoje właśnie drogi, bo robię różne zdjęcia. Nie tylko jestem fotografem i ślubnym, chrzty. Mhm. Widziałaś pewnie ostatnio jedzenie. Mhm. Robię dużo. Panieński, wnętrza, z drona, architektura i można, niektórzy mogą pomyśleć, że jest taki od wszystkiego i od niczego. Bo mam coś takiego, że jeżeli jestem fotografem i pracuję już parę lat, jestem po warsztatach, po jakiejś szkole, to dla mnie osobiście byłoby czymś takim może nie ubliżającym, ale nie chcę, żeby ktoś mnie poprosił o jakieś zdjęcia, żebym coś zrobił, a ja wiem, że ja nie umiem albo nie potrafię. Mhm, rozumiem. Ja jestem fotografem, no to idę i robię te zdjęcia. Mhm. Rozumiem, że ja mogę nie lubić robić tych zdjęć, ale nie to, że ja nie umiem. Mhm. Chyba, że to wymaga technicznego sprzętu, a którego nie mam, musiałbym dużo zainwestować, no to po prostu no nie pójdę w to, tak? Nie będę kupował jakichś teleskopów do fotografowania mgławic. Mhm. Chociaż bardzo bym chciał na przykład spróbować. Próbuję i zostaję przy tym, co daje mi na przykład fajną satysfakcję, fajną pracę z klientem. Chcę dużo umieć. Mhm. Lubię się uczyć i chcę dużo umieć. O podcaście i o YouTubie też myślałem już dużo wcześniej i bałem się na początku siebie, żeby pokazać swoją twarz, żeby pokazać to, co ja robię, bo bałem się opinii. Mhm. No właśnie. Ale przez taką autoterapię, nie mówię, że terapeutę, tylko jakby takim samą pracą nad samym sobą, stwierdziłem, że ale to ja się boję, samego siebie. Tak. I opinii ludzi, a blokuję się przed robieniem czegoś, co chciałbym spróbować, co chciałbym zrobić, nie? I to jest, wydaje mi się, największy problem wśród ludzi, którzy zaczynają cokolwiek robić. Tak. Bo nieważne, czy ty będziesz szydełkować, malować, wycinać wycinanki, robić cokolwiek, ale samemu, ale jeżeli chcesz to robić, to rób to, naucz się robić to profesjonalnie, daj od siebie swoje serce i zacznij to sprzedawać. Tak, i że faktycznie to nie musi wymagać jakby nakładu pieniędzy. To po prostu to, co chcemy, robimy, nie? I się po prostu tego nie boimy. Tak, a każdy sprzęt do pracy profesjonalny, bo wiesz, że już brakuje ci tego, ogranicza ci sprzęt. W pewnym momencie doszedłem też do tego, że mnie blokuje sprzęt. Dokładnie. Że ja już w tym ciemnym teatrze nie zrobię zdjęcia, bo ja musiałbym nastawić ISO już 3200-6400 i na moim tym aparaciku to już będzie kaszamanna. Tak. Więc potrzebuję tego aparatu, bo potrzebuję tego i tego. No i niestety to kosztuje, bo to już służy do pracy, a nie do hobby, do zabawy. To hobby, do zabawy możemy sobie używać, no, niekoniecznie profesjonalnych rzeczy, tak? Tak. Chociaż niektórzy mają tak, że wydają od razu duże pieniądze. I no i jest jak i jest. Klapa. I klapa. Mhm. Właśnie. Tak, to prawda. Właśnie, wiesz, ostatnio ktoś mi powiedział, sprzęt dużo robi, nie? Absolutnie, zgadzam się, bo żeby nie robił, to nie inwestowałabym w niego, prawda? Ale uważam, że dużo robi człowiek. Najwięcej robi człowiek, najwięcej robi nasze serce, nasza głowa, pomysły i właśnie to, co jakby dają nam ludzie, czyli nawet, wiesz, właśnie tak jak ty mówisz, jakaś szkoła, warsztaty, czyjeś doświadczenie, czyjaś praca, czy nawet słynny Vogue, którym no naprawdę inspiracja jest multum.
i wiesz, czy albumy jakieś fotograficzne, to z tego też czerpiemy całą tę naszą wiedzę, nie? I z tego czerpiemy to, że gdzieś tam w naszym sercu pojawia się taka iskierka, o, fotografia, to jest to, co ja chcę robić. To jest moja myśl końcowa. To jest twoja myśl końcowa. Fotografia to jest to, co ja chcę robić. Co ja chcę robić. Jeszcze raz dziękuję. Ja również dziękuję, bardzo mi miło. I do usłyszenia. Może jeszcze kiedyś zobaczymy. Super. Jeszcze bym. Monika nie wie, ale potem jej powiem. Sobie niespodzianki. Ej, ja nic dla ciebie nie mam. Zaraz coś kawa, znajdę. Kawa, Milton, herbata zielona, smaku cytrynową, strawą cytrynową. A, do ciasteczka się zapatruję. Oczywiście, zapraszam. Także ciasteczka będą na poza anteniu. Niam, niam.